Szanowni Państwo, na początku chciałbym serdecznie podziękować mojemu przedmówcy, księdzu Jakubowi, za bardzo dobry wykład streszczający nam encyklikę papieża Leona XIII. Dzięki temu mamy już zarysowany mniej więcej zakres tematów, w którym będziemy się dzisiaj poruszali. Bez wątpienia jeszcze na wszystkie ważne pytania odpowiedzi nie znaleźliśmy. Ja pozwolę sobie teraz zacząć trochę od Adama i Ewy, może nie całkiem dosłownie, ale od tego, jak człowiek funkcjonuje, bo żeby dobrze zrozumieć wolność, a konkretnie zależność pomiędzy prawdą a wolnością, należy dobrze zrozumieć, jak się ma nasz rozum do naszej woli właśnie. I tutaj tą współgrę, tą zależność należy dobrze zrozumieć. A więc rozum, wyższa władza poznawcza. A więc jako rozum określamy tą władzę naszej duszy, dzięki której jesteśmy w stanie poznać również to, co niematerialne. Jesteśmy w stanie wyabstrahować z różnych rzeczy materialnych, które poznajemy, jakąś niematerialną definicję właśnie, obserwując, widząc Jana i Krzysia i Marysię, możemy z tych poznanych ludzi wyabstrahować pojęcie człowieka, czymże człowiek jest. Rozum pozwala pojąć nam również te niematerialne prawdy, chociażby pojęcie sprawiedliwości, miłości. Nikt z nas nigdy nie widział sprawiedliwości, która by szła sobie ulicą, natomiast każdy z nas jest w stanie zrozumieć, czymże ta sprawiedliwość jest. Ona sama w sobie jest czymś niematerialnym, jest ideą, jest pojęciem, która później realizuje się w konkretnych czynach, podobnie jak człowieczeństwo. Nikt nie widział człowieczeństwa, które idzie ulicą, natomiast realizuje się ona w konkretnych osobach. A więc rozum, władza, która umożliwia nam poznanie również tych niematerialnych, ogólnych prawd. Z drugiej strony wola. Wola, która służy do tego, żeby po tym, jak już rozpoznaliśmy coś jako dobre, jako właściwe, jako piękne, żeby do tego dążyć, żeby tego chcieć. A więc wyższa władza decyzyjna. Jest ona koniecznie potrzebna przede wszystkim w kontekście naszych instynktów, które również posiadamy. Je nazywamy niższymi władzami naszej duszy, tak w wielkim uproszczeniu. Są to te władze, które dzielimy razem ze zwierzętami. I również je posiadamy. One są to te władze, które z jednej strony popychają nas do tego, co przyjemne, z drugiej strony odpychają od tego, co nieprzyjemne lub skłaniają do walki z tym, co nieprzyjemne. Emocjonalne władze, te, które dzielimy ze wszystkimi zwierzętami. Potrafimy nad nimi zapanować właśnie dzięki wolnej woli. Rozpoznawszy, że coś jest dobre, jesteśmy w stanie aktem woli zapanować nad tymi instynktami, mniej lub bardziej. To już zależnie od tego, jak bardzo tą wolę faktycznie w sobie wypracowaliśmy, jak bardzo silna jest nasza wolna wola. Klasycznym przykładem jest chociażby kwestia postu. Nie mam żadnej naturalnej motywacji, mogę nie mieć żadnej naturalnej motywacji do tego, żeby w jakimś dniu akurat nic nie jeść. Jest to tylko i wyłącznie decyzja, która wynika z przekonań religijnych, z tego, że coś zrozumiałem, że pojmuję to na przykład jako ofiarę, tak? Postanawiam sobie tego i tego dnia nic nie jem, traktuję to jako ofiarę i jestem w stanie wtedy przeciwstawić się moim instynktom właśnie za pomocą mojej wolnej woli, wyższej władzy decyzyjnej, która jest, powinna być tak silna, że jest w stanie bez większych trudności nad tymi niższymi władzami zapanować. A więc rozum i wola. Papież Leon XIII powie, że prawdziwa wolność jest udziałem tylko tych, którzy mają rozum. Tutaj cytat. Wolność zatem, jak rzekliśmy, właściwą jest tym, co rozumu albo samowiedzy są uczestnikami. My byśmy pewnie dzisiaj użyli słowa samoświadomości, natomiast kwestia tłumaczenia i jego współczesności, albo samowiedzy są uczestnikami. A jeżeli ją w jej istocie badamy, niczym innym nie jest, jako tylko zdolnością wybierania odpowiednich środków do tego, co zamierzono. Także ten, który posiada możliwość wybierania czegoś jednego spośród wielości, panem jest swoich czynów. Papież Leon XIII później jeszcze sprecyzuje, że to, co zamierzono,
zawsze powinno być zamierzone zgodnie z poznaniem rozumowym, a więc to, co zamierzono, zawsze musi być dobre. I tutaj dochodzimy do tej definicji świętego Tomasza z Akwinu, że wolność jest ściśle ukierunkowana na dobro. A więc, że prawdziwa wolność polega na możliwości wyboru pomiędzy jednym dobrem a drugim, jak to już nam ksiądz Jakub Wawrzyn przed chwilą przedstawił, albo możliwością, zdolnością do wyboru środków, które do danego dobra prowadzą. One również muszą mieć znamiona tego, co dobre, ale nie uprzedzajmy od razu wszystkiego, co tutaj jeszcze ma paść. No i teraz myślę, że to kluczowe pytanie, które również powinno gdzieś tam powstać w trakcie poprzedniego wykładu. Czy możliwość wyboru zła jest objawem, przejawem wolności? Leon XIII odpowiada: niemniej jednakowoż, ponieważ obydwą władzom doskonałości nie dostawa rozum i wola, to są te obydwie władze, ponieważ obydwą tym władzom doskonałości nie dostawa, zdarzyć się może i zdarza się często, iż rozum przedstawia woli to, co żadną miarą nie jest rzeczywiście dobrem, lecz ma zbliżony pozór dobra. To też istotna myśl. Człowiek zawsze, jeśli do czegoś dąży, to ze względu na pewien pozór dobra, ze względu na to, że rozpoznaje coś jako dobro. No, i człowiek nie jest skłonny, nie jesteśmy tak stworzeni, żebyśmy świadomie i dobrowolnie chcieli zła. Możemy chcieć, jesteśmy zdolni do tego, żeby chcieć czegoś złego, dlatego że to ma pewien pozór dobra. Albo ma faktycznie to zło pewien aspekt dobra, który dla nas jest w naszych oczach z jakiegoś powodu staje się tak ważny, że jesteśmy w stanie przymknąć oko na to, co jest tam złego. I gdy mówimy faktycznie o czymś, co jest złe, to znaczy, że to istotowo, to co jest tam substancjalne, najważniejsze faktycznie jest złe, no i wtedy jest to błąd. Tak? Ale właśnie wynika on z tego, że jakiś tam aspekt dobry, który dostrzegliśmy w danym złu, błędnie uznaliśmy za dominujący. A więc uznajemy coś, co ma pozór dobra za, no właśnie, dobro. A wola mimo to stosuje się do tego, pisze papież. Lecz podobnie jak możność błądzenia i rzeczywiste błądzenie jest wadą, co świadczy o niezupełnie doskonałym rozumie, tak też i czepianie się złudnego i zwodniczego dobra lubo jest wskazówką wolnej woli, lubo jest wskazówką wolnej woli. A więc tak, może to wykazać w jakiś sposób istnienie wolnej woli, ale uwaga, jak choroba życia jest jednak niejako wadą wolności. A więc tak, możliwość wybrania naszą wolną wolą czegoś, co w istocie jest złem, w jakiś sposób wskazuje, że mamy tą wolną wolę. Tak, tak samo jak choroba jest oznaką życia. To znaczy, skoro człowiek choruje, no to zasadniczo żyje. To pokazuje, że człowiek żyje, ale ta choroba nie jest doskonałością, nie jest spełnieniem się tego życia, tylko jest jego wadą. I podobnie jest właśnie z wyborem czegoś, co jest złe przez naszą wolę. To faktycznie pokazuje, tak, że mamy tą wolną wolę, jesteśmy zdolni do tego, ale nie oznacza to jeszcze, że jest to doskonałością tej w naszej wolnej woli. Dla papieża za świętym Tomaszem z Akwinu istotą wolności jest możliwość świadomego wyboru tego, co dobre. A więc nie jest istotą wolności według papieża, według świętego Tomasza z Akwinu i w zasadzie wszystkich świętych, wielkich nauczycieli Kościoła, istotą nie jest brak zewnętrznych ograniczeń. Istotą wolności nie jest brak zewnętrznych ograniczeń. Istotą wolności jest możliwość wyboru tego, co dobre. A więc prawo zabraniające tego, co złe, w żaden sposób nie jest ograniczeniem wolności według papieża. Jest to prosty, logiczny wniosek. Prawo, które zabrania tego, co złe, nie jest ograniczeniem wolności. Natomiast jeśli mielibyśmy do czynienia z prawem, które próbuje w jakiś sposób ograniczyć to, co dobre, albo ograniczyć nam środki, które służą do tego, żeby jakieś dobro osiągnąć. Tak jak już nam to ksiądz Wawrzyn przed chwilą przedstawił, według papieża takie prawo w ogóle nie jest prawem. I to jest zdanie, o ile encyklika Libertas jest bardzo wyraźnie taka
można powiedzieć, że praworządna, to znaczy wskazująca na to, jak bardzo prawo jest potrzebne, jak bardzo prawo jest dobre, to jednocześnie w kilku fragmentach, gdy jest właśnie o tym mowa, no to w oczach współczesnego świata faktycznie byłaby ona tak w cudzysłowie rewolucyjna. No bo prawo, które ogranicza możliwość wyboru dobra, według papieża w ogóle nie jest prawem. I to myślę, że jest bardzo istotne i to zawsze, o tym zawsze powinniśmy pamiętać. No i tutaj dochodzimy moim zdaniem do kluczowego aspektu. No bo mówimy cały czas o tym, że prawo nie może ograniczać tego, co jest dobre. Że wolność jest ukierunkowana na dobro. Że istotą jest możliwość wyboru dobra. Tylko kto nam ma powiedzieć, co jest dobre, a co jest złe? Myślę, że to jest tutaj kluczowe pytanie. I to jest to pytanie, które w istocie współczesnemu człowiekowi powinno się od razu nasunąć. No bo gdzieś tam nam się ograniczenia wolności kojarzą z jakąś cenzurą. Przepraszam. Z jakimś przemocowym ograniczaniem działania. Kto ma rozróżnić, co jest dobre, a co jest złe? Kto ma zdecydować, co jest dobre, a co jest złe? Otóż zgodnie z encykliką papieża Leona XIII i całą nauką Kościoła w zasadzie nikt nie ma zdecydować, ale każdy człowiek ma obowiązek rozpoznać, co jest dobre, a co jest złe. To jest tak głęboko katolicka myśl. To żaden z ludzi nie decyduje, żadna instancja nie decyduje o tym, że coś jest dobre, a coś jest złe. Tego nie robią ani celebryci, ani media, ani inkwizytorzy. Nikt nie decyduje, co jest dobre, a co jest złe. Człowiek, za to każdy człowiek jest w stanie swoim rozumem rozpoznać, odczytać z rzeczywistości, co jest dobre, a co jest złe. To jest ta wielka i kluczowa myśl. A więc odczytać w jaki sposób. Oczywiście tutaj mamy różne sposoby na rozpoznanie prawa Bożego. Z jednej strony prawo naturalne, które wyczytujemy dosłownie ze stworzenia. Człowiek bada, co jest faktycznie dla niego dobre, a co jest złe i wyciąga z tego wnioski. Z drugiej strony człowiek sprawdza wiarygodność świadków, którzy twierdzą, że dostąpili Bożego objawienia. I tutaj również przez objawienie poznajemy Boże prawo. To również jest dziełem... To poznanie objawienia jest dziełem naszego rozumu, w tym sensie, że człowiek sprawdza wiarygodność tych świadków, uznaje wiarygodność lub odrzuca, jeśli nie ma tam podstaw do wierzenia im. A więc naszym zadaniem nie jest, nikt na ziemi nie może zdecydować, co jest dobre, a co jest złe. Naszym zadaniem jest rozpoznać tylko, co jest dobre, a co jest złe. Rozpoznać albo wyczytując to z natury, z porządku stworzenia, albo wyczytując to z Bożego objawienia. Tutaj oczywiście... Do interpretacji Bożego objawienia Pan nasz Jezus Chrystus zostawił nam Kościół Święty. W tym sensie Kościół decyduje, magisterium decyduje, co jest dobre, a co złe, ale to nie jest jakby władza decyzyjna Kościoła, tylko jest to władza określenia tego, co zostało objawione, a co nie. I tutaj znowu każdy człowiek rozumem swoim powinien rozpoznać wiarygodność tych świadków, rozpoznać wiarygodność Kościoła i wtedy poddać się pod władzę tej instytucji, która interpretuje, wskazuje na prawdziwą interpretację, czy obiektywną interpretację Bożego objawienia. Ale tutaj w zasadzie wchodzimy już w jedną konkretną gałąź, a chciałbym, żebyśmy pozostali jeszcze w kilku takich ogólnych przemyśleniach. A więc mamy rozpoznać, co jest dobre, a co jest złe. Słynne pytanie Piłata, cóż to jest prawda? I Piłat nie przez przypadek uchodzi za tego pierwszego liberała, taki w cudzysłowie wielki ojciec liberałów, ten, który ma faktycznie władzę, jest zajęty sprawami tego świata i w obliczu prawdy wcielonej rzuca swoje, cóż to jest prawda, i odchodzi. No jest takie wcielenie tego liberała w tym sensie naprawdę ideologicznym, który mówi tylko, cóż to jest prawda, czyli w istocie nie ma prawdy. Stojąc twarzą w twarz z prawdą wcieloną, cóż to jest prawda. I idzie. No nie znajduje w nim winy, nie ma powodu do śmierci, ale właśnie jak go nacisnął, to prawdę na śmierć jest gotów skazać. Obiektywnie
Prawda to po prostu rzeczywistość. To jest to, co jest. Subiektywnie to zgodność naszego poznania z tą rzeczywistością. A więc obiektywnie prawdą jest, że Ameryka Północna istnieje. Subiektywnie nasze poznanie jest prawdziwe, gdy zgadza się z tym, co zostało, co jest obiektywnie rzeczywistością, gdy poznajemy, że Ameryka Północna istnieje. Swoją drogą dla tych z nas, którzy nigdy nie byli w Ameryce, w zasadzie to również jest wiara. Wierzymy świadkom, którzy to widzieli, ilością świadectw, które poświadczają, że istnieje Ameryka Północna. Natomiast jeśli ktoś nie widział na własne oczy, to tak naprawdę wierzy świadkom. To tak tylko w kontekście tego, jak często przyjmujemy za prawdziwe coś ze względu na wiarygodność świadków i jak bardzo często jest to zupełnie nieświadome. W każdym razie, obiektywnie prawda to, co jest, subiektywnie nasza zgoda, naszego poznania, tożsamość naszego poznania z tą rzeczywistością. Rozum służy do tego, żeby tą rzeczywistość rozpoznać, a więc jest od niej zależny. Znowu, nie tworzymy tego, co jest dobre, a co złe, tylko rozpoznajemy to, co jest dobre, a co złe. Ten dar, ta zdolność do rozpoznania prawdy, to jest z jednej strony to, co czyni nas podobnymi Bogu. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, między innymi właśnie dlatego. To znaczy na poziomie naturalnym to jest największe podobieństwo do Pana Boga. Zdolność poznania prawdy, również tych ogólnych prawd, również tego, co niematerialne, nie tylko zmysłowego poznania, ale wyciągania z tego tych ogólnych prawd i później możliwość świadomego wyboru. Na poziomie naturalnym w tym sensie jesteśmy obrazem i podobieństwem Bożym. Ale z drugiej strony to jest też odpowiedzialność. I o tym mówi święty Paweł w liście do Rzymian. To jest rozdział pierwszy, wersety od 19 do 27. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił, albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, także nie mogą się wymówić od winy. Niewidzialne przymioty Boga stają się widzialne przez Jego dzieła, a więc rozpoznawalne rozumem. A więc poganie, którzy nie uznali Boga, nie mogą się wymówić od winy. Rozumiemy, to jest czas, kiedy Ewangelia dopiero się rozszerza, a więc jest mowa o poganach, którzy nie słyszeli nigdy objawienia. Jest mowa o poganach, którzy faktycznie mieli rozpoznać Pana Boga na podstawie poznania, rozumowego poznania świata. No i dalej. Ponieważ choć Boga poznali, a więc nie poznali czy poznali, no widzieli, co jest potrzebne do poznania, ale najwyraźniej nie poznali. Dlaczego? Najprawdopodobniej dlatego, że nie chcieli rozpoznać, ale wszystko po kolei. Ponieważ choć Boga nie poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach, zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupimi i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć i służyli Jemu zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności. Mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie. Mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. To jest ten fragment Pisma Świętego, który być może już niedługo będzie ściśle zakazany i absolutnie nie będzie można go publicznie cytować. Jest to na pewno jeden z tych fragmentów, który jako pierwszy wyląduje na takim indeksie politycznej poprawności. A więc, co my tutaj mamy? Poganie mogli poznać Boga i musieli. Mieli obowiązek poznać Boga. Nie rozpoznali Go jednak, albo raczej nie chcieli Go rozpoznać i to doprowadziło do upadku moralnego. Przez to, że
nie chcieli rozpoznać swojego Stwórcy, pomimo tego, że zostało im to zaprezentowane, zwrócili się ku stworzeniom i wykrzywiło ich to w ten sposób, że doprowadziło do różnorakich upadków moralnych. Oczywiście, że święty Paweł tutaj nie twierdzi, że oto teraz zdefiniuje dokładnie, jak i dlaczego ludzie mają taką, a nie inną orientację seksualną. Nie traktujmy tego jako jakąś medyczną definicję. Natomiast bez wątpienia, no właśnie tak jak to jest tutaj napisane, gdy człowiek nie chce rozpoznać Pana Boga, to prowadzi to do różnorakiej deprawacji. W ten sposób znowu dochodzimy do wolności, do różnych wolności, bo to, co tutaj święty Paweł nazywa zboczeniem, to również przez dzisiejszy świat bardzo często jest postrzegane jako zwykły przejaw wolności. No właśnie dlatego, że u nich wolność jest oderwana od prawdy, że ta wolność tego świata nie jest ukierunkowana na coś konkretnego, na prawdę, którą można rozpoznać. Jeśli wolność określimy jako po prostu wolność od przymusu, no to wtedy nie ma powodów, żeby i to, co święty Paweł nazywa zboczeniem, wolnością, nie nazwać. Dla świętego Pawła ukierunkowanie niezgodne, w stronę niezgodną z prawdą, to uleganie kłamstwu i zboczenie. I tutaj pamiętajmy o tym, co widzieliśmy przed chwilą. Możność ukierunkowania się w tą niewłaściwą stronę może świadczyć o tym, że faktycznie mamy wolność, tak jak choroba świadczy o życiu. Wielokrotnie u Leona XIII pójście za grzechem, wybór tego, co niewłaściwe, będzie opisane jako niewolnictwo. Ten motyw niewoli wobec grzechu jest motywem bardzo częstym. Cytuję z Leona XIII. Anielski doktor wiele i często o tej materii rozprawia. Można według niego wywieść i udowodnić, że możność grzeszenia nie jest wolnością, ale niewolą. Oto jak nadal subtelnie pisze na słowach Chrystusa Pana, który czyni grzech, jest sługą grzechu. Każda rzecz jest tym, czym jej z natury być wypada. Kiedy ją więc porusza coś z zewnątrz, nie działa już według siebie, ale według parcia cudzego, a to jest niewolniczym. Człowiek zaś z natury swej jest rozumnym. Gdy więc porusza się według rozumu, porusza się własnym ruchem i wedle siebie działa, a to jest wolnością. Kiedy zaś grzeszy, działa mimo rozumu, a wtenczas rusza nim jakby coś innego. Wiążą go cudze względy, a przez to czyni go grzech. A przeto, który czyni grzech, jest sługą grzechu. Może to być dla nas ten ciąg myślowy nie od razu oczywisty. Wolnym jest ten, kto porusza się zgodnie z samym sobą. Jeśli ktoś jest poruszony czymś z zewnątrz, jest to w zasadzie niewolnicze, mówi święty Tomasz. Człowiek powinien kierować się rozumem. To jest nasza wewnętrzna władza, która rozpoznaje rzeczywistość. I człowiek, który kieruje się rozumem, jest człowiekiem wolnym. Człowiek, który grzeszy, mówi święty Tomasz, nie kieruje się rozumem. Dlatego staje się niewolny. I to jest rzecz kluczowa, dla nas pewnie wcale nie taka oczywista, a do współczesnego człowieka bardzo mało zrozumiała. Co to znaczy, że gdy człowiek grzeszy, to nie kieruje się rozumem? Wynika to stąd, że dla świętego Tomasza moralność jest wysoce racjonalna, albo w pełni racjonalna. To znaczy, według niego właśnie człowiek rozumem rozpoznaje, co jest właściwe. Jeśli nie postępuje zgodnie z tym, to dlatego, że albo nie chciał rozpoznać, co jest właściwe, albo rozpoznał i nie miał siły, uległ jakimś namiętnościom. I dlatego jest niewolnikiem grzechu. Jest niewolnikiem bardzo często swoich własnych namiętności. Kieruje się jakimś instynktem, którym nie powinien się kierować z racji, że jest on niższą władzą, która powinna być podległa tej wyższej. Może to nie być oczywiste w tym sensie, że nasze instynkty, nasze emocje, one również są nasze, a więc odbieramy jako coś nam własnego. Tak, ale z racji, że posiadamy również rozum,
I On jest tą władzą wyższą, to Nim powinniśmy się kierować. I dla nas jest niewolniczym uleganie wbrew rozumowi naszym emocjom. To jest to, co tutaj święty Tomasz mówi. Kto grzeszy, działa mimo rozumu, według świętego Tomasza z Akwinu. Gdybyśmy wstawili tutaj sumienie, kto grzeszy, działa mimo sumienia, gdybyśmy ten rozum zamienili sumieniem, byłoby to dla nas bardziej zrozumiałe, ale wtedy trzeba by sumienie rozumieć naprawdę klasycznie, jako głos naszego rozumu wskazujący, co jest dobre, a co nie. I wtedy oczywiście również pamiętając o tym, że sumienie należy ukształtować, że ono musi być dobrze ukształtowane właśnie zgodnie z tym poznaniem obiektywnej rzeczywistości. A więc według świętego Tomasza grzeszy ten, kto albo nie chce rozpoznać rzeczywistości, bo nie chce się pod nią poddać, albo ten, kto rozpoznał rzeczywistość, a mimo wszystko nie wybrał tego, co rozpoznał jako właściwe. Pozostając przy tym przykładzie, którego używa święty Paweł. Rozum rozpoznaje cel ludzkiej płciowości. Jest to zrodzenie i wychowanie potomstwa. Rozpoznaje, co temu służy, a co nie. A więc rozpoznaje mnóstwo różnych zasad związanych z ludzką płciowością. Jak powinna być realizowana kwestia wierności, nierozerwalności małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. A więc będzie grzeszył ten, kto wie, jak jest, ale postępuje inaczej lub nie chce wiedzieć, jak jest. I tutaj ten przykład świętego Pawła, no myślę, że powinien być już jako tako czytelny. To rozum rozpoznaje, do czego płciowość służy i powinien wtedy człowiek ułożyć swoje życie zgodnie z tym rozpoznaniem. A ten, który tego nie robi, no właśnie, nie robi tego albo dlatego, że nie chciał rozpoznać, albo dlatego, że rozpoznał i musiał i nie miał siły, żeby odpowiednio ukierunkować to swoje życie. Oczywiście może się zdarzyć, że jakiejś prawdy moralnej człowiek faktycznie nie jest w stanie rozpoznać. Gdy mówię, że nie chciał rozpoznać, w większości przypadków tak jest, ale może się zdarzyć, że człowiek szczerze szuka prawdy, a nie udaje się to rozpoznać. To jest możliwe, natomiast w przypadku raczej tych już trudniej rozpoznawalnych prawd i w przypadku takich naprawdę najbardziej podstawowych prawd, a kwestia zasadniczego celu płciowości jest kwestią bez wątpienia prostą. Znaczy, jeśli ktoś zasadniczo tutaj tego nie rozpoznaje, na tym takim naprawdę podstawowym poziomie, to raczej świadczy to o tym, że nie chce poznać rzeczywistości. No może być tak, że jakby tak bardzo wpojono mu jakieś błędne poglądy, że w tym wiele złej woli nie ma. W to już nie będziemy wchodzić, jakby na ile tam w konkretnych przypadkach jest w tym nieświadomości, ile zawinionej nieświadomości. To jakby nie temat na tego rodzaju rozmowę, na tego rodzaju wykład. A więc kierowanie się czymkolwiek innym niż rozumem będzie według świętego Tomasza niewolnictwem. U Orwella w roku 1984 wolność oznacza prawo do twierdzenia, że 2 i 2 to 4. Z niego wynika reszta. Może się wydawać, że to nie ma ze sobą związku, albo że to jakoś tam nie współgra za bardzo, a to jest dokładnie to. Wolność oznacza prawo do twierdzenia, że 2 i 2 to 4, z niego wynika reszta. A więc według świętego Tomasza wolność to możliwość kierowania się rozumem. 2 i 2 plus 4, prosta, zasadnicza prawda. Człowiek ma możliwość, jeśli człowiek ma możliwość wypowiedzieć prostą, rozumową prawdę, to już jest bardzo dużo. Człowiek, który może się kierować rozumem, jest wolny. Myślę, że to jest głębokie znaczenie tych słów Orwella. 2 plus 2 jest 4. Wtedy, gdy człowiek może powiedzieć proste, rozumne, relacjonalne prawdy, wtedy człowiek jest wolny. Wtedy, gdy człowiek może kierować się prostymi, rozumnymi prawami, wtedy człowiek jest wolny. A więc kto odbiera nam wolność? Ostatecznie to jest ten, kto zabija w nas rozum. Ten, kto próbuje sprawić, abyśmy jak najmniej myśleli. I tutaj oczywiście nie o to chodzi, żeby teraz mnożyć konkretne przypadki, ale tak, to są ci, którzy zabierają nam wolność. Nie ten, kto stawia nam jakieś konkretne ograniczenia w pierwszej linii
prawo, tak jak mówił Leon XIII, jeśli kieruje ku dobremu, w żaden sposób nie jest ograniczeniem wolności, tylko jeśli będzie próbowało ograniczyć coś dobrego, wtedy w ogóle nie będzie prawem. Natomiast kto odbiera nam wolność? Ten, kto próbuje nam odebrać tą wolność rozumowego poznania rzeczywistości. I dzisiaj to naprawdę będą w dużej mierze media. Media, które są stworzone w ten sposób, żeby pompować emocje, żeby nakręcać emocje, żeby zamykać nas w takich bańkach informacyjnych, gdzie docierają do nas sygnały, które zupełnie świadomie mają nas emocjonalnie rozgrzać, mają nas emocjonalnie podkręcać po to, żebyśmy jak najmniej myśleli, po to, żebyśmy jak najmniej konfrontowali się z rzeczywistością, żebyśmy jak najbardziej byli nastawieni silnie, emocjonalnie, najlepiej jeszcze w ogóle przeciwko sobie, takie nagrzewanie tych bańek informacyjnych, to ci odbierają nam wolność przede wszystkim. Ci, którzy próbują nas pozbawić tej możliwości, zdolności spokojnego, racjonalnego myślenia. A więc kto daje nam wolność w takim wypadku, to jest ten, kto pokazuje nam prawdę. I można by tutaj wymieniać naprawdę wielu wielkich ludzi, którzy całe swoje życia poświęcili na to, żeby prawdę innym pokazywać, ale przede wszystkim jest to Pan nasz Jezus Chrystus, to Słowo wcielone, ta prawda wcielona. Oczywiście, że On, jak nikt inny, pokazał nam prawdę, po to stał się człowiekiem, aby nam prawdę pokazywać. I to On daje nam wolność przede wszystkim, bo wolność jest ukierunkowana na prawdę. I dlatego do Niego starajmy się przylgnąć. Im bardziej Jego nauką się przejmiemy i bardziej Jego nauką przesiąkniemy, tym bardziej będziemy wolni. Im bliżej będziemy tej wcielonej prawdy, tym łatwiej też zapanujemy nad naszymi emocjami, tym bardziej racjonalnie ułożymy nasze życie, a więc tym bardziej będziemy w stanie rozumowo je ukształtować. A więc właśnie, zgodnie z definicją świętego Tomasza, na sposób bardziej wolny będziemy w stanie ukierunkować nasze życie, prowadzić nasze życie. Na zakończenie spójrzmy na męczenników. Myślę, że to jest taki przykład, gdzie spotyka się Orwell ze świętym Tomaszem. Benedykt XVI miał kiedyś, powiedział kiedyś, że wczesnochrześcijańscy męczennicy zginęli ze względu na to, że nie było wolności religijnej. I że w ten sposób oni są męczennikami wolności religijnej. Sytuacja jest o tyle, śmieszna, straszna, że było dokładnie odwrotnie. Oni zginęli dlatego, że nie chcieli wolności religijnej. Od nich nikt nie żądał, żeby oni powiedzieli, że wszystkie od nich i żądanie, które im stawiano, to nie było, że oni mieli się zaprzeć Pana Jezusa. Oni mieli zrezygnować z tej pewności, że Chrystus jest jedynym Bogiem. Gdyby oni chcieli, gdyby oni byli gotowi przyjąć to, że Pan Jezus jest razem z innymi bożkami w Panteonie, nikt by nie miał do nich żadnych pretensji. Problemem było to, że oni mówili, że Bóg jest jeden, a że wszystkie inne bożki są nieprawdziwe. Dlatego ich zabijano. A więc gdyby oni powiedzieli wtedy, właśnie zgodnie z taką modną dzisiaj teologią, że my oddajemy cześć Panu Jezusowi, ale doceniamy tutaj wartość waszych kultów i rozumiemy, że właśnie to jest taka wasza tradycja i że to jest takie dobre, nikt by ich wtedy życia nie pozbawiał. Ich chciano zmusić do wolności religijnej właśnie w tym sensie. To znaczy ich chciano zmusić do tego, żeby oni zaakceptowali Chrystusa jako w panteonie wszystkich innych bożków. Ale oni mówili, nie, Bóg jest jeden. I za to ich zabijali. I dlaczego spotyka się tutaj Orwell ze świętym Tomaszem? Właśnie dlatego, że to jest taka prosta, w zasadzie naturalna prawda, że Bóg jest jeden. Wolność to możność powiedzieć, że 2 plus 2 jest 4. Wszystko inne z tego wynika. I to właśnie była ta wolność. Oni
po prostu powiedzieli, że Bóg jest jeden. Prosta, w zasadzie naturalna prawda. I tego ten świat wtedy znieść nie mógł. Ale oni w ten sposób byli wolni. Oni mieli odwagę nawet w obliczu śmierci powiedzieć tą prostą, racjonalną prawdę. I wynikało to. Wynikało to stąd, że byli właśnie zjednoczeni z Panem Jezusem. I tak jakby to te kwestie naturalne, te kwestie takie właśnie orwellowskie bardzo pięknie spotykają się z tymi kwestiami nadprzyrodzonymi. Bo męczennicy to są ci, którzy mieli odwagę powiedzieć proste, racjonalne fakty ze względu na zjednoczenie z Panem Jezusem. Którzy właśnie odrzucili tą wolność religijną, którzy nie zaakceptowali tego, że każdy człowiek ma prawo iść w którą stronę tylko zechce. I oczywiście, że to nie o to chodzi, że teraz my będziemy deklarować, że trzeba przymusem kogoś zmuszać do wyznania wiary. Do wiary nie da się człowieka zmusić, można zmusić do jakichś zewnętrznych znaków, ale nie do samej wiary. To jest oczywiste, tutaj nie chodzi o zmuszanie kogokolwiek, tylko o to, czy człowiek ma moralne prawo wybrać błąd. I oczywiście męczennicy właśnie tego zaakceptować nie mogli. Oni nie mogli powiedzieć, że to jest dobre, że wy czcicie Asztera i Molocha. Oni nie mogli tego powiedzieć. Oni musieli wyznać, że Bóg jest jeden i że innych bogów żadnych nie ma. I dlatego właśnie oni pozostali ludźmi wolnymi. I to jest ten piękny przykład wielkich świętych, męczenników i ludzi naprawdę wolnych. Dziękuję. Czy Orwell był katolikiem? Po prostu słuchając, zapomniałem, czy wiedziałem, czy był katolikiem, tylko to mnie ciekawi. Czy wiedziałem? Nie wiem, a być może. Sprawdzić. Tak, to jest to dobra myśl. Nie mam pojęcia. Dziękuję, ale to katolickie myślenie mi zarażało. Bez wątpienia jest to. Są to naturalne prawdy, także zasadniczo wystarczy być zdrowo myślącym człowiekiem, ale trudno jest być zdrowo myślącym człowiekiem, jeśli na poziomie pewnych podstawowych praw się gdzieś tam zboczy, a trudno jest nie zboczyć, praktycznie nie będąc katolikiem, ale no może się zdarzyć. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę, tam był. Nie wypływa z wolności, nie wypływa z dobrej woli, to jest nadużycie wolności, nadużycie dobrej woli. W takim razie, jeśli opisujemy sytuację człowieka, stworzonego przez Boga, któremu Bóg dał wolność, dobrą wolę, to w ten sposób nie opisujemy wszystkich możliwości, jakie człowiek ma. To znaczy, może wybrać zło, tylko że to nie jest dobra, to nie jest wolna wola, to nie jest wolność, tylko nadużycie. Ja tak rozumiem, że to jest może źródło nieporozumienia z rozmowami z ludźmi, którzy inaczej rozumieją tę wolność. To znaczy w ten sposób dobrą wolę, że ona obejmuje też możliwość wyboru zła. Natomiast z tego, co księża, jak ja rozumiem, księża wystąpienia księży, to Bóg w takim razie nie tylko dał człowiekowi wolną wolę, ale dopuścił wybór zła. Możliwość wyboru zła. To są jakby dwie różne rzeczy, to tak zrozumieć. Nie wiem, czy dobrze. Tak, tutaj w zasadzie nic dodać, nic ująć. To znaczy właśnie o to chodzi w tym różnym pojmowaniu wolności. Wolność jest ukierunkowana bardzo konkretnie na dobro i wybór zła jest jej nadużyciem. Natomiast w tym liberalnym pojęciu wolności, wolność polega na zupełnie nieograniczonej możliwości wyboru, bez ukierunkowania na dobro. Przestałem już rozumieć, jak jest używana tutaj definicja słowa dobro. Pan myśli to, że dobro może być takie dobra materialne, dobra duchowe, że samo słowo dobro jest odniesieniem do rzeczy, a nie do
wartości tej rzeczy w jakimś szerszym aspekcie. I są moje pytanie, czy w tym cytacie, gdzie jest definicja wolności jako może zdolność, czy zdolność rozumu do wyboru między różnymi rodzajami dobra, czy mamy na myśli wyboru między różnymi rzeczami, w tym również rzeczami być może złymi. Być może jest to też pytanie do tego, jak było to sformułowane w języku oryginalnym tekstu. Tak, tutaj faktycznie jest to pytanie jak najbardziej na miejscu. Dla mnie, ja bym zupełnie na nie nie wpadł, dlatego że jest zupełnie dla mnie naturalnym, żeby używać tego słowa w jego, powiedzmy, takim łacińskim znaczeniu, to znaczy dobro w filozofii tomistyczno-arystotelejskiej, to w ogóle nie ma wiele wspólnego z naszym rozumieniem słowa jakby właśnie dobra materialne i dobra duchowe. Czyli dobro jest pojęciem ogólnym, które przypisujemy każdej rzeczy, która ma znamiona tego, co jest dobre, a to, co jest dobre, to jest ostatecznie Bóg jest dobry. I teraz nasz cel, Bóg jest naszym celem, wszystko to, co do Niego prowadzi, jest dobre. Wszystko to, co od Pana Boga pochodzi, jest dobre. Zwierzęta, które realizują swoje instynkty, również realizują, to też jest dla nich dobre. Tak? To znaczy, ostatecznie należy to odnieść faktycznie ontycznie do samego Stwórcy. Dobre jest to, co pochodzi od Pana Boga i to, co do Niego prowadzi. Natomiast złym będzie to, co będzie od Niego w jakikolwiek sposób odciągało. No, czyli dobro w znaczeniu prawda, ale prawda nie w sensie zgodności słów z rzeczywistością, tylko prawda w znaczeniu prawda. Tak. Właśnie w filozofii tomistycznej prawda i dobro są praktycznie zamienne. Nawet jest taka sentencja, która mówi, że one są zamienne. W sensie takim, że wszystko, co jest faktycznie prawdziwe, jest również prawdziwie dobre. Definicję wolności jako swobody taką wyboru między dobrem i złem, niektórzy papieżowie nazywali to nawet swobodą zatracenia, to dochodzi do pewnej sprzeczności logicznej, bo Pan Bóg jako najwyższy, jako jedyna istota w pełni wolna, no, miałby możliwość dokonywania złych uczynków po prostu. Więc to taka... Tak, zgadza się. Uwaga, a tymczasem Pan Bóg na wielu rzeczy nie może robić. No, nie może zła popełnić, nie może mu się coś nie udać, powiedzmy. No, tak se... Zgadza się. Również zgodnie z taką liberalną wizją wolności, święci byliby już okaleczeni w tej chwili, nie mogąc wybrać tego, co jest złe. Czyli zarówno i teraz święci w niebie, jak i sam Stwórca nie mógłby realizować swojej wolności w jakiś sposób. Tak, to znaczy ta wizja wolności jest głęboko niezgodna również pod tym względem z katolicką nauką. Z obydwu wykładów, które wysłuchaliśmy, wynika dla mnie, że wolność, dobro i prawda są ze sobą bardzo ściśle związane. W związku z tym mam do księdza dwa pytania. Pierwsze takie, czy rozdzielenie tych trzech rzeczy, tych trzech wartości, nie jest główną przyczyną tego zamętu, którym mamy na co dzień do czynienia? I drugie pytanie, czy w ogóle jest możliwa precyzyjna definicja pierwszej, drugiej albo trzeciej wartości bez połączenia ich ze sobą? Co do pierwszego pytania, bez wątpienia, jeśli chodzi o zamieszanie wokół słowa wolność, wokół rozumienia wolności, to bez wątpienia to jest właśnie istotą rzeczy. To znaczy oderwanie jej od prawdy lub połączenie z prawdą. Czy można je zrozumieć w oderwaniu od siebie? No trzeba drastycznie wtedy zmienić ich definicję. To znaczy, no właśnie, jeśli chcemy zrozumieć wolność jako zupełnie nieskrępowaną możliwość wyboru, wtedy odrywamy to w praktyce od prawdy, no i wtedy faktycznie nie... Tak, wtedy przeradza się to w anarchię, natomiast jest to jakieś rozumienie tego słowa, które jest w oderwaniu właśnie od prawdy. Prawdę i dobro w tym sensie można by... Znaczy, one również są stosowane zamiennie, natomiast może się zdarzyć, że człowiek...
zwierzęta nie rozpoznają prawdy na poziomie rozumowym, to znaczy mają tylko poznanie zmysłowe, czyli nie poznają ogólnych prawd. I jednak ich działanie, podążanie za instynktami jest zasadniczo dobre. To znaczy nie mają wyższej władzy, która by rozpoznawała i później by pragnęli. To znaczy może istnieć dobro, w które nie zostaje świadomie rozpoznane jako prawda. Oczywiście, że zwierzęta też w jakimś sensie kierują się naprawdę, podążając za swoimi instynktami, bo po prostu takie Pan Bóg stworzył, ale zasadniczo nie można rozdzielić, znaczy rozdzielenie prawdy i wolności stwarza zupełnie nowy rodzaj wolności. Tutaj naprawdę trzeba by to wziąć w cudzysłów. Rozdzielenie prawdy i dobra no, nie jest możliwe na poziomie ontycznym, choć może się zdarzyć również dobro bez poznania prawdy, opowiedziałbym w ten sposób. Zobacz, za wykład księży Szymonie. Chciałem się tutaj jakby zwrócić do konsekracji biskupów, arcybiskupa Lefebvre. I tutaj jakby tutaj można zrozumieć właśnie tą wolność właśnie, którą arcybiskup tutaj nie wiem, czy to można powiedzieć, skorzystał i żeby konsekrować tych biskupów. I czy ja dobrze też rozumiem, że jakby te posłuszeństwo, czy można powiedzieć, te prawdziwe posłuszeństwo musi być uporządkowane do wolności, bo to idzie właśnie do prawdy, którą tutaj chciał arcybiskup. Cel był właśnie osiągnąć prawdę w tym wszystkim. Dziękuję. Muszę się przyznać, że w tym kontekście akurat tego pytania się nie spodziewałem, ale faktycznie rozumiem i jak najbardziej ma to sens. To, co ksiądz Jakub powiedział w poprzednim wykładzie, myślę, że dosyć dokładnie odpowiada na to pytanie. To znaczy, jeśli jakieś prawo odcina nas od tego, co dobre, wtedy nie ma właściwości prawa. I w tym, a propos ślepego posłuszeństwa było to powiedziane, to znaczy żadna władza nie może nakazać czegoś, co jest złe. I ani najwyższa władza kościelna, ani najwyższa władza świecka. Jeśli jakaś władza nakazuje nam coś, co jest z całą pewnością złe, albo będzie miało praktycznie z całą pewnością bardzo złe skutki, to wtedy nie tylko możemy, ale możemy mieć nawet obowiązek się takiej decyzji sprzeciwić. I kwestia konsekracji biskupich. Bez wątpienia arcybiskup miał wystarczające podstawy, żeby podejrzewać, że bez tych konsekracji biskupich tradycyjna doktryna Kościoła może nie mieć ciągłości, nie zachować ciągłości w przekazywaniu. Znaczy, myślę, że zupełnie już abstrahując od bardzo konkretnych wniosków, i można było mieć jak najbardziej uzasadnione wątpliwości, czy ciągłość w formacji kapłańskiej i ciągłość w... A więc, ciągłość w formacji kapłańskiej oznacza również ciągłość teologiczną w przekazywaniu wiary. Myślę, że jak najbardziej miał podstawy, żeby uważać, że bez tych konsekracji może to nie zostać zachowane, a jest to kwestia newralgiczna dla życia Kościoła, dla zbawienia dusz. Także jak najbardziej myślę, że wszystkie warunki były tutaj spełnione, żeby powiedzieć, że były to, że zakaz tych konsekracji, czy no zakaz zasadniczo, tak, to może nie jest miejsce, żeby teraz opisywać się dokładnie, nie był zakaz, zasadniczo było pozwolenie, jednak później brakowało pozwolenia na konkretne osoby, które były zgłaszane jako kandydatów. Także tak, arcybiskup nie wykazał się tutaj ślepym posłuszeństwem, ale wykazał się cnotą posłuszeństwa, która bardziej posłuszna jest Bogu niż ludziom. Czyli jeśli coś jest faktycznie nakazane, co jest z całą pewnością złe, albo prawie z całą pewnością złe, to trzeba się wtedy sprzeciwić. Szczęść Boże, ja uważam, że dążenie do prawd przynosi dużo
szczęścia, spokoju i pozytywnych uczuć na tej drodze, szczególnie jeśli na to wychodzi. Natomiast pojawia się też w pewnym momencie, może się pojawić uczucie pychy tego, że skoro ja to widzę, a inni jeszcze nie, to jestem lepszy. I ja często takie myśli mam. Jak się takich myśli wyzbyć, żeby to przynosiło właśnie takie czyste szczęście, a nie doprowadzało do jakiegoś porównania tego, co ja wiem, a co wiedzą inni? Zasadniczo kwestia wiedzy w ogóle nie jest czymś, z czego powinniśmy się jakoś chlubić. To znaczy, stworzenie o największej wiedzy, no najprawdopodobniej jest to Lucyfer. To znaczy, trudno, no myślę, że tak, myślę, że można się na taką tezę odważyć, czyli jakby nie ma żadnych podstaw, żeby poziom poznania w jakiś sposób nas wynosił i żeby uważać, że jesteśmy lepsi, bo coś wiemy, czyli w ogóle nie należy tworzyć tego połączenia, a gdy gdzieś tam nam się taka pokusa pojawia, to należy ją traktować jako pokusę właśnie, czyli od razu Nie chcę w ogóle w ten sposób myśleć, czy akt strzelisty, czy jakkolwiek, z jakąkolwiek formą pokusy należy sobie w ten sposób radzić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja od dłuższego czasu męczę się z takim właśnie pytaniem, bo wolność to jest w zasadzie zasadnicza rzecz, która decyduje o naszym zbawieniu. Bo jeśli wolności wybieramy dobro i czynimy dobro, no to Pan Bóg może nam udzielić zbawienie, tak? I możemy wystąpić zbawienie, albo jeśli nie czynimy, no to nie. A to jest jakby nasz najważniejszy cel w życiu, żeby osiągnąć to zbawienie. No i pytanie, Pan Bóg nam dał tą wolność, tak? I widzimy, że nas tutaj jest niewielka grupka ludzi, nie wiem, nas ze 100-200 osób, którzy w sposób tam rozumowy, tak, szukają tej prawdy i próbują iść tą wąską ścieżką. Natomiast jak wejdziemy poza mury naszej szkoły, no to będzie cały świat, który jednak nie jest w stanie sobie poradzić z tą wolnością, tak? I konsekwencje tego, że nie są w stanie poradzić z tą wolnością, to nieraz za miskę pokarmu, szczepionki, nie wiem, czy albo innych dóbr, tak? To, o czym mówił ksiądz Jakub na początku, tą miskę chleba, tak? No to są w stanie dobrowolnie zrezygnować z tej wolności i pójść na potępienie. Jak w tym wszystkim wytłumaczyć ogromną miłość Pana Boga do nas, skoro na samym początku dziejów On wiedział, że tylko nieliczni jakby będą chcieli podjąć ten ogromny trud, no bo nazwijmy to wprost trud pracy, współpracy z rozumem, tak, i podążenie wyrzeczenia. I skoro wiedział, że nie wiem, 95-98% jednak nie pójdzie tą drogą, pójdzie na potępienie, to dlaczego mimo wszystko, mając tego świadomość, Pan Bóg tą wolność okrutną albo zbawienną po prostu człowiekowi dał, tak? I tutaj chwytałam się jak za ostatnią deskę ratunku tych słów księdza Jakuba, który oczywiście streszczał encyklikę o tych podporach, tak? Podporach tej wolności, gdzie możemy się wzmocnić, żeby jednak podążać tą ciężką ścieżką. Natomiast mimo wszystko wciąż jeszcze cały czas nie mogę się pogodzić, znaczy poukładać sobie pojęcie ogromnej miłości Pana Boga do człowieka, do swojego stworzenia, który po prostu wiedział, że olbrzymi procent ludzi nie poradzi sobie z tą wolnością, tak? I mimo wszystko, jak to kuszenie było, jedno z tych trzech, tak? Kiedy głodny Jezus po 40 dniach słyszał, tak? Kiedy kusił go diabeł, weź zamień ten kamień na chleb, a on powiedział, że nie, chlebem jedynym żyje człowiek. I to właśnie to też znów ten aspekt cały czas, który nas bombarduje codziennie w współczesnym świecie, tak? Albo tak, godzić się mówić, tak, przyjmuję krzyż, przyjmuję kamień i nie chcę chleba, tak? Nie chcę zamiany tego kamienia na chleb, bo ten chleb nie jest drogą do zbawienia.
Więc proszę tu o pomoc, tak, w poukładaniu tego, jak miłość Stwórcy naszego do stworzenia, tak, które sobie nie jest w stanie poradzić z tą wolnością, jednak ma sens nadprzyrodzony. Dobrze. Pierwszy punkt to jest to, że nie tworzyłbym jednak takiego dualizmu, że tutaj w murach naszej szkoły to jesteśmy ci dobrzy, a tamci są ci źli. Ale rozumiem, że jest to takie uproszczenie, ale to, tak, to jest zrozumiałe. Natomiast nie powiedziałbym, że nie należy powiedzieć, że stworzenie nie potrafi sobie poradzić z tą wolnością. Jeśli ktoś nie radzi sobie, to dlatego, że nie chce sobie poradzić z tą wolnością. To, jak wygląda ten świat, też nie powinno od razu... Zło jest zawsze bardziej krzykliwe, czyli nie powinniśmy wyciągać takiego wniosku, że skoro w tym świecie jest tak wiele tego krzykliwego zła, no to z całą pewnością właśnie 98% ludzi na tym świecie ze swoją wolnością sobie nie poradziło. Czyli jedna rzecz to kwestia tych procentów, to zostawmy już ocenie Pana Boga, nie wiemy jak to w ostatecznym rozrachunku wyjdzie, jak bardzo też niewiedza ludzi w jakiś tam sposób zaślepia i później usprawiedliwia też w kwestiach moralnych, czy pod względem moralnym. Natomiast z drugiej strony, jakby tak osobiście patrząc na każdego człowieka, to Pan Bóg każdemu człowiekowi no, ma też tą osobistą relację z każdym człowiekiem, to znaczy każdemu człowiekowi daje tyle pomocy, ile jest w jego okolicznościach konkretnie potrzebne do zbawienia. A więc jeśli ktoś faktycznie z tej pomocy nie skorzysta, to tylko i wyłącznie dlatego, że nie chciał. I odpowie za to, to znaczy w ostatecznym rozrachunku i niebo i piekło chwali Pana Boga. Niebo jego dobroć, piekło jego sprawiedliwość. Choć oczywiście na sposób straszny i pełen cierpienia, ale nie mówmy, że stworzenie nie poradziło sobie z wolnością. Jeśli ktoś źle wybiera, czy z tym ostatecznym rozrachunku, ten człowiek, który zostaje wiecznie potępiony, nigdy nie jest to, bo coś nie wiedział, bo czegoś nie zrozumiał. Tam potępieni zostają ci, którzy faktycznie świadomie i dobrowolnie taką, a nie inną decyzję podjęli. Czyli to nie jest kwestia nieporadzenia sobie, no tylko to jest kwestia właśnie zatwardziałości w złym. Tak należy to postrzegać. Nie wiemy, jakie to będą procenty. Myślę, że jesteśmy już chyba po czasie, czy jeszcze nie? Jakubo!